Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem geometria analityczna, część pierwsza. Z geometrią analityczną na poziomie rozszerzonym z matematyki na maturze bywa różnie, ponieważ możesz spotkać zadanie za jeden punkt. Ale może Ci się przytrafić zadanie za 5-6 punktów. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli przygotowujesz się do matury z matematyki, nie możesz pominąć geometrii analitycznej w swoich powtórkach. Ja tym spotkaniem chciałam Cię zachęcić do tego, abyś właśnie uczył się geometrii analitycznej, abyś z tego działu rozwiązywał różnorodne zadania, w tym maturalne z matematyki. Zapraszam do analizy tych zadań, które wybrałam na to spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj, czerwiec 2020, zadanie 12 za 5 punktów. Prosta o równaniu x plus y minus 10 równa się 0, przecina okrąg o równaniu x kwadrat plus y kwadrat minus 8x minus 6y dodać 8 równa się 0 w punktach K i L. Punkt S jest środkiem cięciwy KL. Wyznacz równanie obrazu tego okręgu w jednokładności o środku S i skali K równa się minus 3. Tutaj wiadomo, mamy do czynienia w tym zadaniu z tym na początek, że jest jakaś prosta o równaniu i jest jakiś okrąg. I prosta i okrąg przecinają się w dwóch punktach, nie wiemy jakich. Oczywiście punkt S, bardzo ważny, to jest środek cięciwy KL. Czyli to oznacza, że ja muszę znaleźć współrzędne punktu K, współrzędne punktu L. Ja przygotowałam tutaj rysunek, narysowałam okrąg o jakimś tam środku O1, ten pierwszy nasz okrąg, czyli to będzie ten okrąg i wiemy, że mamy znaleźć jego obraz. Obraz, ale w jednokładności o środku S i skali K równa się minus 3. Ze względu na to, że tutaj jest ta trójeczka, to ten obraz tego okręgu będzie okręgiem, który ma 3 razy większy promień. Dlatego narysowałam jeden mniejszy okrąg, drugi większy okrąg, no i połączyłam środki na razie, żeby przygotować sobie. Natomiast teraz przechodzimy już do początku naszego zadania, czyli po pierwsze musimy znaleźć przecięcie tej prostej okręgu. To jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy po prostu jakby napisać układ równań i pierwsze równanie to będzie prosta, drugie równanie to będzie okrąg, ale żeby było szybciej, to ja proponuję od razu może z równania prostej wyliczyć Y, czyli tak jakby doprowadzić do postaci znamy doskonale jakiej, do postaci kierunkowej i wtedy jak przeniosę, to będę miała minus X dodać 10. Wówczas podstawimy sobie tego naszego tutaj Y-ka do równania okręgu, prawda? Bo nic innego jak znaleźć punkty przecięcia, to jest nic innego jak znaleźć takie punkty, które spełniają i to równanie, i to równanie. Dlatego z tego równania wliczyłam Y, podstawiłam do tego drugiego równania. Tym razem jest to równanie oczywiście okręgu. No więc podstawiam tu sobie, może zamienię, będę miała 10 minus X i to do kwadratu, minus 8X minus 6, znowu zamienię 10 minus x napiszę, dodać 8 równa się 0. No to będziemy to sobie równanko rozwiązywać, czyli tutaj wzorem skróconego mnożenia podnosimy. 10 do kwadratu, czyli mamy 100, minus, zgodnie ze wzorem jest 2ab, czyli 2 razy 10 to mamy 20 i razy x, czyli mamy minus 20x, dodać i tu mamy x do kwadratu, prawda? Dalej, minus 8x, minus 60, dodać 6x, dodać 8 równa się 0. No to dodajemy co możemy. X kwadrat, dodać x kwadrat, 2x kwadrat. Dalej mamy minus 20x, minus 8x, to jest minus 28x, plus 6x, no to mamy minus 22x. Dalej, 100 minus 60, no to mamy 40, dodać 8, czyli plus 48 równa się 0. Dzielimy sobie przez 2, czyli będziemy mieć x kwadrat minus 11x, dodać 24 równa się 0. Wyszło nam oczywiście nasze kochane równanie kwadratowe, no to teraz, żeby wyliczyć x, no to najszybciej jest zrobić to deltą. Czyli delta równa się b kwadrat, czyli u nas to będzie 121 minus 4 razy 24, to będziemy mieć 96, to
się równa 25, czyli pierwiastek z delty to jest 5, a więc liczymy sobie. x1 to się równa 11 minus 5 podzielone przez 2, czyli będziemy mieć 6 podzielone przez 2, czyli 3. I x2 policzymy sobie, to będziemy mieć 11 dodać 5 podzielone przez 2, czyli mamy 16 podzielone przez 2, czyli to jest 8. Co nam się teraz okazało? Że znaleźliśmy te x-y tych punktów właśnie, tych punktów wspólnych, prostej i okręgu. No to do tych x-ów trzeba teraz znaleźć y-ki, czyli napiszę tak, jeżeli x jest równy 3, no to y najprościej będzie tutaj z tego wyznaczyć, czyli mamy minus 3 dodać 10, czyli 7. Tak? I mamy drugi, czyli jak mamy x równe 8, no to wtedy y ile będzie wynosił? Minus 8 dodać 10, czyli to jest 2. Czyli jednym słowem mogłabym zapisać, że punkt K ma współrzędne 3 i 7 na przykład, a punkt L ma współrzędne 8 i 2. Nie ma to znaczenia, który będzie który nazwany, ponieważ napisane mamy tylko, że przecinają się w punktach K i L. Jak sobie oznaczymy, to już dla nas to będzie, prawda? Czyli jakby pierwsza część zadania jest za nami. Teraz druga część zadania będzie polegała na tym, czytamy dalej. S to jest środek cięciwy KL. Czyli to oznacza, że ja muszę teraz znaleźć S-a. No to zapewne pamiętamy, że środek cięciwy, inaczej środek odcinka, bo cięciwa to jest odcinek, prawda? Środek odcinka możemy wyliczyć ze wzoru, który doskonale znamy. Wystarczy, że policzymy średnią arytmetyczną tutaj x-ów, czyli będziemy mieć 3 dodać 8 podzielone przez 2 przecinek i średnia arytmetyczna y-ków 7 dodać 2 podzielone przez 2. Czyli to będzie u nas po prostu 11 drugich przecinek 9 drugich. Możemy zostawić w takiej postaci, możemy wciągnąć całości. Nie ma to kompletnie znaczenia. Czyli okazuje się, że punkt S ma takie współrzędne. I teraz, żebyśmy to dobrze może sobie zaznaczyli tutaj na tym naszym rysunku, który już poniekąd troszeczkę przygotowałam, to chciałabym jeszcze znaleźć po prostu współrzędne tego mojego środka, prawda? Tutaj środka okręgu. Czyli żeby to zrobić, to ja tą postać muszę przekształcić troszkę do innej. Jak to zrobimy? Ja zawsze robię w ten sposób, że x ustawiam koło x-ów, y ustawiam koło y-ków, prawda? A liczby przepisuję na końcu, mogę przenieść na drugą stronę, nie ma to znaczenia. I teraz chodzi o to, że ja tutaj chcę zwinąć do wzoru skróconego mnożenia i tak samo tutaj zwinąć do wzoru skróconego mnożenia. Czyli będę miała tak, x minus i teraz wystarczy, że 8 podzielę przez 2. To będzie 4 do kwadratu. I teraz jak to próbujesz rozwijać we wzór skróconego mnożenia, to masz tak, x kwadrat minus 8x, zgadza się, plus 16, czyli musimy odjąć 16, bo tego tak naprawdę nie ma. Teraz dodać. Dokładnie mamy sytuację podobną. 6 dzielę sobie przez 2 i mam 3 i to do kwadratu. I znowu, y kwadrat minus 6y i powinna mieć jeszcze plus 9 zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. No więc piszemy minus 9, bo tego nie mamy, równa się tutaj 0, ale jeszcze wcześniej napisałam oczywiście plus 8, spisałam z góry. Ok, no to teraz popatrzmy, co będziemy mieć. X minus 4 do kwadratu dodać Y minus 3 do kwadratu, to się równa i wszystkie liczby przerzucam na drugą stronę. A tak się składa, że mam tutaj właśnie, będę miała, tu mam minus 16, a tu mi wychodzi minus 1, czyli minus 17, jak przerzucę, będę miała 17. I teraz jest mi wygodnie odczytać właśnie mój środek, który nazwałam sobie O1, ma współrzędne 4 i 3, a promień, ten R1, będzie pierwiastek z 17. No to skoro już powiedzieliśmy sobie wcześniej, na początku tego zadania, że skoro ta jest jednokładność i skala jest trójka, no co prawda na minusie, ale teraz do tego dojdziemy, na razie tą trójką się zajmujemy, czyli ten okrąg będzie 3 razy większy. Prawda? Czyli będzie miał 3 razy większy promień. To ja od razu napiszę, że R2 to będą 3 pierwiastki z 17. Od razu to zapiszemy, żeby po prostu nie było problemu później, bo naszym zadaniem jest oczywiście podać równanie tego okręgu, ale tego, który jest obrazem tego wyjściowego okręgu. No to skoro tak, to zaczniemy od tego, że chcielibyśmy zlokalizować, gdzie to S będzie. Tak się składa, że jak gdybym ja teraz tutaj narysowała prostą, to ta moja prosta gdzieś mniej więcej tak by tutaj wyglądała na moim rysunku i ta moja prosta, prawda, którą bym tutaj narysowała, ona by mi przecięła ten okrąg w punktach K i L i środek tej cięciwy to byłby ten punkt S. Więc ja tutaj od razu może zaznaczę, że gdzieś tutaj będzie to nasze S.
prawda? To będzie gdzieś tutaj. I teraz, jak to jest w tej jednokładności o skali ujemnej? Tak to jest, że jeżeli ja teraz poprowadziłabym wektor, popatrzmy, O1S, to tak się składa, że długość tego wektora O1S będzie 3 razy krótsza od długości tego wektora, który teraz tutaj poprowadzę, czyli SO2. I tak zapiszemy, czyli O1S, mamy na myśli ten wektor, jak ja pomnożę razy 3, to ja wtedy będę miała wektor SO2. Nieraz młodzież się zastanawia, czy ten O2 będzie po tej samej stronie względem S-a, czy po przeciwnej. Jeżeli skala jest ujemna, to zapamiętaj, że jeżeli masz ten środek jednokładności tutaj, ten punkt S to jest środek jednokładności, to jeżeli skala jest ujemna, to jeden punkt będzie po jednej stronie tego S-a, a drugi punkt będzie po drugiej stronie S-a, prawda? Tak jak na moim właśnie tutaj rysunku. No i teraz właśnie ten mój wektor O1S razy 3, jak pomnożę, no bo tutaj jest ta trójeczka, to uzyskuję wektor SO2. No to skoro tak, no to ja teraz O2 nie wiem, jakie ma współrzędne. Napiszmy sobie standardowo A i B. No i spróbujmy podstawić tutaj do tego równanka, wykorzystując wektory. 3 razy i teraz wektor O1S, czyli wiemy, że nasze S ma 11 drugich, 9 drugich, takie współrzędne, czyli będę miała tak, 11 drugich, prawda, będę musiała od tego odjąć 4. Przecinek, bo to jest nic innego jak obliczenie współrzędnych wektora O1S. Od końca odejmujemy początek, czyli 9 drugich minus 3. To się równa. No znowu piszemy wektor i teraz mamy SO2, czyli od końca nasze O2 to będzie u nas pierwsza współrzędna A, odjąć S, czyli u nas 11 drugich, przecinek i znowu od końca, czyli B, odjąć 9 drugich. No to skoro tak, no to najpierw by pasowało tutaj w tym nawiasie zrobić, czyli tu mamy tak 11 drugich minus 8 drugich, no to będę miała po prostu 3 drugie, przecinek, tu mam 9 drugich minus 6 drugich, no to będę miała po prostu 3 drugie, prawda? To się równa, no i to przepisujemy A minus 11 drugich, B minus 9 drugich. To teraz wymnażam razy 3, pamiętamy, że jak mamy liczbę przed wektorem, to muszę pomnożyć przez 3 pierwszą współrzędną i przez 3 drugą współrzędną. Czyli będę miała 9 drugich, przecinek 9 drugich i to się równa A minus 11 drugich, przecinek B minus 9 drugich. No i teraz wiemy, kiedy wektory są równe. W przypadku, jeżeli mamy do czynienia ze współrzędnymi, to wektory są równe, mają takie same współrzędne. Czyli tutaj 9 drugich musi być równe temu i to 9 drugich musi być równe temu. Czyli ja teraz tworzę dwa równania, mogę zapisać nawet w układzie równań. Pierwsze równanie to będzie A minus 11 drugich, to się równa 9 drugich. I drugie równanie B minus 9 drugich, to się równa 9 drugich. Teraz wystarczy, że tylko przeniosę tutaj w tym pierwszym równaniu minus 11 drugich na drugą stronę, będę miała 9 drugich, dodać 11 drugich, czyli 20 drugich, czyli 10. I tak samo zrobię w tym drugim równaniu. 9 drugich będzie dodać 9 drugich, czyli 18 drugich, czyli 9. Dzięki czemu mogę napisać, że O2 ma współrzędne 10,9. To O2 to jest środek tego naszego obrazu, tego pierwszego wyjściowego okręgu. No to skoro tak, to ja teraz mogę napisać równanie okręgu. Pamiętamy, jakie ono jest. X minus A do kwadratu dodać Y minus B do kwadratu równa się R2 u nas, zgodnie z oznaczeniem, do kwadratu. No to podstawiamy. Mamy X minus 10 do kwadratu dodać Y minus 9 do kwadratu równa się nasze R2, czyli 3 pierwiastki z 17 do kwadratu. Tutaj przepisujemy, nie ma sensu podnosić do kwadratu, po prostu wystarczy przepisać, bo taka postać równania okręgu jest oczywiście akceptowalna. I mamy tutaj, podnosząc do kwadratu, 9 razy 17, czyli będziemy mieć 153. I to, co teraz zapisaliśmy sobie, to jest odpowiedź do naszego zadania. To jest równanie okręgu, który jest obrazem tego pierwszego wyjściowego okręgu w jednokładności o środku S i skali K równej minus 3. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019, zadanie 11 za 6 punktów.
Dane są okręgi o równaniach. X kwadrat plus Y kwadrat minus 12X minus 8Y plus 43 równa się 0 i X kwadrat plus Y kwadrat minus 2AX plus 4Y plus A kwadrat minus 77 równa się 0. Wyznacz wszystkie wartości parametru A, dla których te okręgi mają dokładnie jeden punkt wspólny. Rozważ wszystkie przypadki. Po pierwsze, zaczniemy od tego, że te okręgi są w takich postaciach, gdzie nie jesteśmy jeszcze w stanie z tych postaci odczytać środek i promień. A od tego pasowałoby wyjść, żeby wiedzieć, jaki środek ma dany okrąg, no i jaki promień. Więc myślę, że od tego zaczniemy nasze zadanie, czyli będę chciała tak, x ustawić koło x-ów, y ustawić koło y-ków, no liczby przepiszemy sobie, nie ma to kompletnie znaczenia. I teraz, ja lubię to robić metodą najprostszą, czyli zwijać do wzorów skróconego mnożenia. Oczywiście jest jeszcze druga metoda, ale myślę, że zwijanie do wzoru skróconego mnożenia jest szybsze, bo popatrz, wystarczy, że tutaj widzisz dwunastkę, dzielisz ją przez 2 i mamy 6. I to do kwadratu będzie, czyli x minus 6 do kwadratu. I teraz, gdybym ja to rozwinęła we wzór skróconego mnożenia, będę miała x kwadrat minus 12x plus 36. Ale ja muszę odjąć 36, żeby mi tutaj to równanko pozostało w równowadze. Teraz dalej dodać y minus, i znowu mam 8 podzielone przez 2, to jest 4, do kwadratu. No i znowu muszę odjąć 16, bo tu mamy 4 do kwadratu, to jest 16 na plusie, czyli ja muszę odjąć 16 i pozostałe przepisać, żeby mi się to równanie oczywiście tutaj nie zmieniła ta jego lewa strona. No to skoro tak, no to to zostawiamy po tej stronie, żeby to już nam wyglądało na równanie okręgu, które no wszyscy powinniśmy kojarzyć. Minus 36 minus 16 to jest minus 52. Dodać 43 to mamy minus 9. No to skoro mamy minus 9 i przerzucamy, to będziemy mieli tutaj 9. I teraz już myślę, że bardzo łatwo będzie nam wyznaczyć środek. No niech będzie S1. Środek tego pierwszego okręgu to jest po prostu nic innego jak 6,4, a promień to jest nic innego jak pierwiastek z 9, prawda, zgodnie ze, właśnie z tym równaniem okręgu, czyli u nas to jest po prostu 3. Ok, przejdźmy do tego drugiego równanka. Ono wygląda troszkę trudniej, bo ma niby parametr A, ale na początek robimy dokładnie tak samo. X koło X-ów, Y koło Y-ków i wszystko to, co nie ma X-a, nie ma Y-ka, na samym końcu piszemy. I znowu zwijamy to we wzór skróconego mnożenia i to też. Czyli będę miała tak, x minus, i teraz uwaga, dokładnie tak samo jak tam. Mamy 2ax, podzielę przez 2, prawda, to będę miała ax, no ale oczywiście x-a już nie piszemy, tylko piszemy samo a, żeby nam się tutaj zgadzało później z rozwinięciem wzór skróconego mnożenia. Sprawdźmy, x kwadrat minus 2ax, zgadza się, i plus a kwadrat, czyli ja od razu odejmuję a kwadrat, no bo żeby pozostało to w równowadze. Dodać y, teraz widzimy plus, więc piszemy plus, 4 podzielone przez 2 to jest 2 i do kwadratu. No i znowu sobie możemy rozwinąć y kwadrat plus 4y, zgadza się, plus 4, nie ma tego 4, czyli odejmuję 4, dodać a kwadrat minus 77 równa się 0. I teraz popatrz, jak fajnie, tu mamy minus a kwadrat, tu mam plus a kwadrat, czyli tak naprawdę ten parametr a będzie tylko uwikłany w środek tego okręgu, czyli popatrz, dokładnie robię tą samą czynność, co w tym równaniu okręgu, czyli tutaj mam minus 4, minus 77, to jest minus 81, przerzucam, będę miała 81. I teraz odczytuję środek tego naszego drugiego okręgu, który ma współrzędne w tym wypadku a przecinek minus 2. A promień R2 to będzie oczywiście pierwiastek z 81, czyli po prostu można od razu napisać, że ten promień ma długość 9 jednostek. I teraz przechodzimy do drugiej części naszego zadania, to znaczy okręgi mają mieć jeden punkt wspólny. Ja tutaj przygotowałam rysunki, żeby sobie przypomnieć, kiedy to okręgi mają jeden punkt wspólny. Albo gdy są styczne zewnętrznie, albo gdy są styczne wewnętrznie. Stykają się zewnętrznie, czyli po prostu stykają się na zewnątrz, w tym punkcie. Stykają się od wewnątrz, to znaczy, że jeden jest okrąg w drugim. Mają mieć jeden dokładnie punkt wspólny. I teraz przypomnijmy sobie, jaki był warunek na styczność zewnętrzną. Otóż tak się składa, że odległość między środkami, czyli S1, S2, równa się sumie promieni, czyli R1 plus R2.
A z kolei styczność wewnętrzną, odległość między środkami, równa się wartości bezwzględnej z różnicy tych promieni. Wartość bezwzględna dlatego, że nigdy nie wiemy, który jest większy, a który jest mniejszy. Oczywiście w tej sytuacji wiemy, prawda, który jest większy, więc nie potrzebujemy wartości bezwzględnej w tym akurat zadaniu, bo wiemy, że tu jest 9, tu jest 3. Ale gdyby była niewiadoma, prawda, gdyby był parametr w promieniu, no to po to jest ta wartość bezwzględna, żeby było wiadome, że ta odległość między środkami musi być zawsze dodatnia. Ok, jeżeli tego na przykład nie widzisz, prawda, nie jesteś w stanie sobie przypomnieć tego warunku, to co za problem jest sobie zaznaczyć S1, zaznaczyć S2, zrobić taki rysunek prowizoryczny i spróbować sobie to wyobrazić, prawda? No tu mamy promień pierwszy, tu mamy promień drugi, czyli zgadza się, że odległość między tymi środkami musi być równa sumie tych promieni. To samo tutaj byśmy mogli sobie zrobić. Tu niech będzie jeden i tu niech będzie drugi środek, czyli niech tu będzie ten S1, a tu będzie S2. No i właśnie, tu jest promień pierwszy, jakiś tam R1, a tu jest ta odległość między tymi środkami, a z kolei to całe to jest R2. Czyli jak od R2 odejmiemy R1, czy też na odwrót, bo to wszystko zależy, który promień jest większy, prawda? To uzyskujemy właśnie tą odległość między tymi środkami. Więc jeżeli nie jesteś w stanie sobie przypomnieć tych warunków, to zrób sobie rysunek, bo wiesz, w geometrii bardzo ważne jest to, żebyś ty sobie umiał to wyobrazić, umiał wykonać odpowiedni rysunek, który cię naprowadzi nawet na warunek, którego możesz w danym momencie nawet nie pamiętać. No dobra, to w takim wypadku potrzebujemy no zdecydowanie S1, S2, czyli odległość między środkami. No to policzmy sobie S1, S2. Myślę, że pamiętamy najprostszy wzór z geometrii analitycznej, po prostu odległość między dwoma punktami, czyli będziemy mieć A minus 6 do kwadratu, dodać minus 2 minus 4 do kwadratu i to wszystko oczywiście pod wielkim pierwiastkiem. No to skoro tak, no to tutaj nie musimy żadnych dodatkowych założeń pisać. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy liczbę oczywiście nieujemną, tu też mamy liczbę nieujemną, więc pierwiastkujemy liczbę nieujemną. No więc możemy sobie podnieść normalnie wzorem skróconego mnożenia. Mamy a kwadrat minus 12, a dodać 36. No a tu mamy minus 6 do kwadratu, czyli to jest też tutaj 36, czyli będziemy mieć pierwiastek, a pod nim a kwadrat minus 12, a plus 70. I to jest nasza odległość między środkami. W poleceniu było rozważ wszystkie możliwe przypadki. Chodzi właśnie o tą styczność zewnętrzną, styczność wewnętrzną. Więc pierwszy przypadek, jaki będziemy rozważać, niech to będzie styczność zewnętrzna, czyli zapiszemy sobie nasz warunek, czyli ten pierwiastek, a pod nim a kwadrat minus 12a plus 72, to się ma równać sumie promieni, tak jak tutaj mamy. Czyli ma to się równać 3 dodać 9, czyli 3 dodać 9, no to mamy 12. Teraz, żeby rozwiązać to równanko, podnosimy do kwadratu obustronnie. Tak jak powiedziałam wcześniej, bez żadnych założeń, tu widzimy, jest liczba nieujemna, tutaj też nieujemna, więc nie ma problemu, a nawet wcześniej niepotrzebne były założenia ze względu na tutaj te kwadraty. Czyli będziemy mieć a kwadrat minus 12a plus 72 równa się 144. Czyli a kwadrat minus 12a minus, jak tu przeniesiemy, będzie 72 równa się 0. Wychodzi nasze kochane równanie kwadratowe, które rozwiążemy sobie przy użyciu delty, czyli delta to się równa b kwadrat, u nas to będzie 144. No i później będziemy mieć plus 4 razy 72, czyli będziemy mieć 288, czyli tutaj mamy 432. No więc, no nie jest to może najpiękniejsza delta, ale cóż poradzić, pierwiastek z 432 jest nam potrzebny, ale bardzo łatwo można zauważyć, że to będzie 144 razy 3, czyli będziemy mieć 12 pierwiastków z 3, a jak nie, to sobie liczbę 432 rozbij na czynniki pierwsze i wtedy też wyciągniesz czynnik przed znak pierwiastka. No to skoro tak, liczymy A1, to się równa 12 minus 12 pierwiastków z 3 podzielone przez 2, czyli u nas, jak podzielimy i jedno, i drugie, mamy 6 minus 6 pierwiastków z 3, a A2 to się będzie równało 6 od razu plus 6 pierwiastków z 3. Czyli wyszło nam z delty takie potencjalne A, no to takie będą, prawda? No ale musimy jeszcze drugi przypadek rozważyć, czyli
tą właśnie styczność wewnętrzną, czyli ja przepisuję na razie tą odległość między tymi naszymi środkami, prawda? I ona ma być równa różnicy promieni na wartość bezwzględną, czyli ja od razu odejmę od większego promienia mniejszy, czyli 9 minus 3 to jest 6 po prostu. No i tak samo jak wcześniej podnosimy do kwadratu, czyli mamy a kwadrat minus 12a plus 72 równa się 36. Jak ja to przerzucę, będę miała a kwadrat minus 12a plus 36 równa się 0. Jest to co prawda równanie kwadratowe, można deltą, ale można tutaj zauważyć, że będzie wzór skróconego mnożenia, będzie szybciej dzięki temu. A minus 6 do kwadratu, czyli z tego wynika, jak przyrównamy do zera, że a będzie równe 6. A więc chodzi o to teraz, żeby podać odpowiedź, więc w naszej odpowiedzi musimy ostatecznie zapisać to, jakie te a mogą być. Otóż może być 6 minus 6 pierwiastków z 3, przecinek 6, przecinek 6 plus 6 pierwiastków z 3. Czyli dla takiej wartości a, dla tych trzech, prawda, jakie nam wyszło, może się zdarzyć, że jak ja a podstawię albo to, albo to, albo to, to te nasze okręgi będą miały dokładnie jeden punkt wspólny. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2019 rok, zadanie drugie za jeden tylko punkt. Dane są trzy niewspółliniowe punkty. Punkt A współrzędny 1,1, punkt B współrzędne 6,3, punkt C współrzędne 4,5. Ile jest wszystkich punktów D, takich że czworokąt, o wierzchołkach w punktach A, B, C i D jest równoległobokiem? Odpowiedź A, 1 jest takie, odpowiedź B, 2 są takie, odpowiedź C, a może 3 są takie i odpowiedź D, a może 4 są takie właśnie punkty D, żeby był to równoległobok. Tylko teraz uwaga, zapisane jest w treści, że ma być to równoległobok o wierzchołkach w punktach A, B, C, D. To nie znaczy, że to ma być A, B, C, D równoległobok, bo wtedy jak zapiszemy A, B, C, D, popatrz, A, B, C, D, to to nam nakazuje, że tak muszę numerować wierzchołki. Od A idę do B, później od C, później do D. A tam jest napisane w treści ewidentnie, i tutaj też młodzież na tym może się wyłożyć, że tam jest napisane, że ma być równoległobok o wierzchołkach w punktach A, przecinek B, przecinek C, przecinek D. Czyli to nie ma znaczenia, który połączę, ważne, żeby wyszedł mi równoległobok. No to do tego zadania w zasadzie nie musimy żadnych obliczeń wykonywać, dlatego że to jest pytanie, ile jest takich punktów D, a nie jakie one mają współrzędne. Żeby nam było łatwiej, to ja oczywiście zaznaczyłam w układzie współrzędnych dokładnie te punkty, punkt A, punkt B, punkt C. No więc, pierwsze co, to nasuwa się, że równoległobok mógłby tak wyglądać. Tak, połączę, czyli będę miała A, B, A, B, C i standardowo gdzieś tutaj będzie, ja tak mniej więcej oczywiście zaznaczam, prawda, gdzieś tutaj będzie ten nasz punkt D. Czyli mamy pierwszą sytuację, D napiszę z jedynką, prawda, pierwszy taki punkt D mógłby być w tym miejscu, ok. Ale jak mogłoby być inaczej? Mogłoby być tak, że ja będę miała teraz A, B i teraz gdzieś tutaj będę miała D, czyli ja teraz to z tym połączę, prawda, i teraz tutaj rozciągnę, tak, żebym miała punkt D w tym miejscu i to połączę. Czyli mam drugą taką opcję, że punkt D może być gdzieś tutaj, prawda? Napiszę D2, czyli mam tu równoległobok, jak widzisz, z tej strony równoległobok, jak najbardziej. No to teraz popatrzmy, moglibyśmy też mieć ACB i tu gdzieś D. Czyli ja tutaj oczywiście sobie przedłużę i tutaj mogłabym mieć też ten punkt, kolejny punkt, nazwę go D3. Czyli mam trzy takie opcje, popatrz. Tu jest jeden równoległobok, tu jest drugi równoległobok, tu jest trzeci równoległobok. No czy wyszło mi tak elegancko, czy nie, to nie ma znaczenia, bo to jest tylko rysunek poglądowy, który nam pomoże wybrać prawidłową odpowiedź. Można oczywiście jeszcze się zastanowić, czy dałoby się jeszcze inaczej narysować ten równoległobok, prawda, żeby były dalej te wierzchołki ABCD, niekoniecznie w takiej kolejności, o jakiej mówimy ABCD, prawda? Może być kolejność ABDC, prawda? Tu mamy ACBD i rysujemy, prawda? Jak ważne jest, żeby to narysować, bo teraz w rysunku widzimy, że mamy trzy takie opcje, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową i tutaj w ogóle nic nie liczyliśmy. To jest zadanie za jeden punkt, ale zadanie z geometrii analitycznej, które nie wymagało żadnych obliczeń, tylko w zasadzie inteligencji i zdrowego rozsądku. Ale przy tym rysunek nam bardzo, bardzo pomaga.
Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego, czerwiec 2019 rok, zadanie 13 za 6 punktów. Punkt A o współrzędnych minus 2 i 6 jest wierzchołkiem rądu ABCD o polu 90. Przekątna BD zawiera się w prostej L o równaniu 2x minus y minus 5 równa się 0. Wyznacz długość boku tego rąbu. No oczywiście bez rysunku się nie obejdzie. Ten rysunek wcale nie przygotowałam w układzie współrzędnych, bo nie ma takiej potrzeby. Narysowałam standardowy rąb. Mamy znaleźć długość boku tego rąbu, czyli no, długość boku rąbu oznaczamy standardowo literką małe, a niech będzie. I teraz naszym zadaniem jest właśnie znaleźć długość tego boku rąbu. Ale co mamy dane? Mamy podane, że przekątna BD, czyli ja tą przekątną poprowadziłam, w zasadzie przedłużyłam ją po to, żebyśmy wiedzieli, że jest to prosta o równaniu 2x minus y minus 5 równa się 0. No, może byśmy chcieli inne równanie z tego uzyskać, czyli wyliczyć y, czyli minus y to się równa minus 2x dodać 5, jak przeniosę na drugą stronę, pomnożę razy minus 1, wychodzi mi, że y to się równa 2x minus 5. A dlaczego chciałabym równanie w postaci kierunkowej? Dlatego, że wiemy, że w rąbie, to nie jest tajemnica, że przekątne przecinają się pod kątem prostym, prawda? Czyli jeżeli ja mam podane współrzędne punktu A, to ja bym była w stanie wyznaczyć równanie tej prostej K, którą sobie nazwę. Byłabym w stanie wyznaczyć równanie tej prostej K, ponieważ wiem, że przekątne przecinają się pod kątem prostym, więc te proste, w których zawarte są przekątne, są do siebie prostopadłe. Czyli mogę napisać, że moje K jest prostopadłe do L. I teraz, skoro tak, to pamiętamy, że był warunek na prostopadłość, że A1 razy A2 równa się minus 1. A przecież my znamy współczynnik tutaj A1, czyli A1 to jest współczynnik kierunkowy tej jednej z prostych, prawda? Wynosi 2, czyli będę miała 2 razy A2 równa się minus 1, podzielę przez 2 i dochodzę do wniosku, że A2 to jest u mnie minus 1 druga. Czyli tak naprawdę, gdybym chciała napisać równanie tej prostej K, to ja już mogę zacząć y równa się minus 1 druga x plus nie wiem ile plus jakieś b. Ale za to wiem, że do tej prostej należy punkt o współrzędnych minus 2 i 6. No bo mam taki podany, prawda? Że to jest punkt, który należy do tej prostej, prawda? Naszej prostej AC, w której zawarta jest druga przekątna. No to skoro tak, to podstawiamy sobie. Czyli 6 to się równa minus 1 druga razy minus 2 dodać b. Podstawiamy za x, za y. I mamy 6 to się równa, tu nam się dwójeczki skrócą, będzie 1 dodać b, czyli b będzie równe 5. A więc wniosek z tego, że moja prosta k ma równanie y równa się minus 1 druga x dodać 5. Czyli jak widzisz, mamy jedną prostą, w której zawarta jest przekątna, mamy teraz drugą prostą, w której zawarta jest przekątna. I teraz te proste przecinają się, prawda, w punkcie S. No to pasowałoby mi ten S wyznaczyć. No jak wyznaczamy punkt przecięcia? No bierzemy sobie te dwie proste w układ równań, ale wcale nie musimy to rozwiązywać jak typowy układ równań. Po prostu wystarczy, że porównam y, czyli będę miała 2x minus 5 równa się minus 1 druga x plus 5. Może pomnożymy razy 2, będziemy mieć 4x minus 10, to się równa minus x dodać 10. Przerzucimy i będę miała tak, 5x to się równa 20, podzielę przez 5, x wychodzi mi 4. No to skoro x4, to podstawiając do byle którego równanka będę miała, nawet do tego pierwszego, 2 razy 4 to jest 8, minus 5 to jest 3. Czyli okazuje się, że mój punkt S ma współrzędne 4, 3. I teraz co mi to dało? Popatrz, mogę na rysunku zaznaczyć. 4, 3. Co mi to dało? Dało mi to to, że ja jestem w stanie teraz wyliczyć długość tego odcineczka, prawda? A ten odcinek nazwę sobie, może niech będzie jakiś x sobie zapiszemy i ten też niech będzie x. Jeżeli uważasz, że za dużo tych x-ów tutaj jest, to możemy sobie na przykład napisać jakieś, nie było jeszcze oznaczenia x1 i x1, prawda? Żeby nie było tutaj problemu z kolizją oznaczeń i wtedy będę mogła napisać, że moja przekątna d1, jedna z przekątnych tego rąbu, ma długość 2x1, prawda? No bo wiemy, że przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym i właśnie ten punkt dzieli te przekątne na dwie części równe, czyli tak jakby dzieli te przekątne na połowy. No to tak jak u nas. Mamy x1 plus x1, czyli 2x1 to będzie nasza ta pierwsza przekątna, a przekątna pewnie nam się do czegoś sprzyda.
No to skoro tak, to musimy policzyć długość tego naszego x1, to zapiszemy tutaj. To będzie nic innego jak długość odcinka AS. Korzystamy ze standardowego wzoru, który doskonale znamy. Wzór na długość odcinka, czyli patrzymy na A, patrzymy na S i piszemy 4, będzie plus 2 i to do kwadratu. Dodać, tu będziemy mieć 3 minus 6 i do kwadratu. To się równa. Pierwiastek, 6 do kwadratu to 36 mamy, dodać, a tu będziemy mieć minus 3 do kwadratu, czyli 9. Czyli mamy pierwiastek z 45. No i skoro tak, to jak sobie tutaj zapiszemy jako 9 razy 5, 45, to mamy 3 pierwiastki z 5. Czyli okazuje się, że moja przekątna ta rąbu, ta jedna z przekątnych AC, prawda, w tym wypadku, ona będzie miała długość 6 pierwiastków z 5. To skoro tak, to do czego nam się ta przekątna sprzyda? Oczywiście mamy podaną bardzo ważną rzecz, pole rąbu. A pamiętamy, że wzór na pole rąbu to jest nic innego jak 1 druga D1 razy D2. No to skoro tak, to spróbujmy policzyć drugą przekątną. Być może coś nam to da. Na pewno będziemy dzięki temu już w stanie wyliczyć nasze A, prawda? Jak będziemy mieć długości obu przekątnych, to chociażby stwierdzenia Pitagorasa, albo zobaczymy, co nam wyjdzie tutaj. No to pod pole postawiamy 90, to się równa 1 druga razy 6 pierwiastków z 5 i razy D2. Tu sobie skrócimy, czyli będziemy mieć tak, 3 pierwiastki z 5 D2 równa się 90. Podzielę obustronnie przez 3 pierwiastki z 5 i mamy, że D2 to się równa 90 podzielone przez 3 pierwiastki z 5. No skrócimy zdecydowanie sobie tutaj przez 3, to tu będziemy mieć oczywiście 30 i mamy 30 podzielone przez pierwiastek z 5. Usuwamy niewymierność, oczywista sprawa, czyli będziemy mieć 30 pierwiastków z 5 przez 5, to się równa, no i to się jeszcze nam skróci, prawda? Będziemy mieć 6 pierwiastków z 5. I teraz popatrzmy, co to nam wyszło. Wyszło nam teraz, prawda, taki wniosek, że D1 jest równe D2. No tak wyszło. W zasadzie niby nie ma to dla nas znaczenia, bo dalibyśmy sobie radę stwierdzeniem Pitagorasa, tutaj poradzić z tym trójkątem i A wyliczyć, ale w zasadzie jakie wnioski nam to możemy wysunąć? Jakie wnioski nam to dało, że D1 jest równe D2? Że to jest kwadrat, czyli A, B, C, D jest kwadratem. A skoro jest kwadratem, bo wiemy, że w kwadracie tak jest, że przekątne przecinają się pod kątem prostym i są równe długości. Czyli ten rąb, który był podany na początku w zadaniu, okazuje się, że jest kwadratem. Oczywiście, że może tak być, bo każdy kwadrat jest rąbem. No to skoro tak, że wyszło nam, że to jest kwadrat, to w zasadzie ja mogłabym napisać wzór, że D to się równa A pierwiastek z dwóch. I tak będzie najszybciej wyliczyć A. Pamiętamy wzór na przekątną w kwadracie, czyli A pierwiastek z dwóch równa się nasze 6 pierwiastków z 5, dzielimy przez pierwiastek z dwóch i mamy, że A to się równa 6 pierwiastków z 5 podzielone przez pierwiastek z dwóch. No oczywiście usuwamy niewymierność i mamy, że A to się równa 6 pierwiastków z 10 przez 2, skracamy, wychodzi nam 3 pierwiastki z 10, czyli długość boku tego rąbu to jest 3 pierwiastki z 10. Inaczej wiemy już, że to jest kwadrat, więc możemy napisać długość boku tego kwadratu. To jest właśnie 3 pierwiastki z 10. Na to spotkanie przygotowałam te zadania, wybrane z arkuszy maturalnych. Mam nadzieję, że nie sprawiły one Ci wielkiego problemu i się przekonasz, że potrafi być zadanie z geometrii analitycznej, które naprawdę nie będzie dla Ciebie stanowiło jakiegokolwiek problemu, ale też może się zdarzyć zadanie, gdzie Ty nie pamiętasz, prawda, chociażby jednokładność. Nie każdy pamięta, jak rozwiązać zadanie z jednokładnością. Natomiast na pewno proste, równoległe, prostopadłe, wszystko, co powinieneś wiedzieć w ogóle o planimetrii się sprzydaje, tak jak tutaj ta informacja, a jak to było w rąbie, jak się przekątne przecinają. Więc w zasadzie rozwiązując zadania z geometrii analitycznej, to musisz mieć dobre podstawy po prostu z planimetrii. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną. Jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji.